Uwaga, uwaga, słuchajcie, obniżam napięcie na falownikach. Komu tam trzeba, to dzwonić, pisać do mnie. Chętnie obniżę napięcie. Za niewielkie pieniądze to uczynię. Jakby co, to tylko nie mówcie, że to ja. Zapraszam serdecznie. Wielu ma fotowoltaikę, ale niestety niektórym ta fotowoltaika nie pracuje z wiadomych względów. Są to, rozumiesz, względy takie, że napięcie na falowniku, czyli na sieci zewnętrznej, również jest za wysokie. Ten film będzie przestrogą do tego, aby się zastanowić nad tym, czy warto na pewno ryzykować. A tak swoją drogą, to tym, którym faktycznie wyłączają się falowniki, to trochę współczuję, bo w moim przypadku, no dzisiaj mamy akurat już pochmurną pogodę. Mam 233 V, 232 i na trzeciej fazie 235 V, więc tragedii nie ma. Cześć, witajcie. Dzisiaj w tym kapturze, bo tak trochę chciałbym Was przestrzec przed pewnymi działaniami, które mogą Wam się, że tak powiem, przyjść do głowy. A mianowicie pojawiły się w internecie, zresztą pokażę Wam zamazane, bo nie chcę nikomu robić problemu, informacje, że mają sposób na obniżenie napięcia na falowniku, a jeśli nie obniżenie, to i to jest jeszcze ciekawsze, słuchajcie, są takie osoby, które potrafią zrobić tak, żeby falownikowi wydawało się, że ma napięcie na przykład o 5 V niżej. Albo, że na przykład jest możliwość, bo falownik robi tak, że jeżeli tylko się podniesie napięcie powyżej 253 V, to mniej więcej po 10 minutach się wyłączy. Jest też taka możliwość, że można wydłużyć ten czas, no bo wszystko można zrobić sprzętowo, można to zrobić jakimiś programami, które są zainstalowane w falowniku. No i w ten sposób zrobić tak, że falownik nam dłużej wytrzyma, na przykład w tym momencie napięcie osłabnie i w tym momencie fotowoltaika będzie nam działała dłużej. Musicie na to po prostu zwrócić uwagę. Nie wiem, ja jestem przeciwnikiem jakichkolwiek modyfikacji, które są niezgodne z prawem, no bo jednak prawda jest też taka, że w ten sposób robimy nie tylko krzywdę innym. Cześć, szkodnik. Nie tylko krzywdę innym, ale robimy również krzywdę sobie, bo słuchajcie, to, że w tym momencie, nie zmieniając tego kodu kraju, bo w większości przypadków ci, którzy kombinowali z falownikami, żeby falowniki Wam działały wtedy, kiedy innym nie będą działały, bo zostanie podniesione napięcie na całej sieci przez to, że my sobie, że tak powiem, zmienimy na inny kraj i zamiast falownik wyłączać nam się przy 253 V, to będzie nam się wyłączał przy 260, przy 270, zależy na jaki kraj sobie ustawimy. No to każdy już wie, że to jest nielegalne i że to jest bardzo łatwe do wykrycia, jeśli by przyszedł pies, leci z piłką. Jeśli by przyszedł ktoś z jakąś kontrolą. Ale te zmiany typu w programie i tak dalej, spokojnie też na to się znajdzie sposób, żeby odnaleźć takich, którzy tak, że tak powiem, cwaniakują i kombinują. Nie, no muszę Wam to pokazać. Chodź tu. Leo, co też przyniósł? Gdzie piłka była cała? Pokaż. No daj, daj, daj. Z tym menda jedna zacznę. Daj, daj, to Ci rzucę. Ty mendo. Dobra, i wracając do tematu, więc uważajcie, nie dajcie się. Oczywiście to jest robione za jakimiś tam opłatami, ale to już pominąwszy fakt. Chociaż z drugiej strony powiem może, no bo tak. Okej, my chcemy być fair względem elektrowni i zakładów energetycznych i nie podnosić tego napięcia, ale prawda jest też taka, że my też nie dostajemy takiego napięcia, jakie dostawać powinniśmy i dlaczego mamy być nierówno traktowani, że jednym na przykład ta fotowoltaika działa, a drugim nie. Więc
Mi się wydaje, że najlepszym sposobem i taką możliwością w pełni legalną jest po prostu pisanie i jeszcze raz pisanie. W wielu przypadkach się to po prostu udaje, nie ma z tym problemu. Już nie jedna osoba, która gdzieś tam kiedyś się mnie zapytała, co zrobić, jak zaproponowałem, żeby napisali do zakładu energetycznego, nawet nie napisała. Dzwonili, no to w PGE bez żadnego problemu obniżają to napięcie, więc nie wiem, czy jest warto kombinować w taki sposób, żeby później być, że tak powiem, ukaranym, nie daj Boże, i to kary też nie będą niskie za takie odkrycia, a już na pewno wyrzucenie z tego prosumenta, który w tej chwili jest. A niektórzy to 240 mają nocą, a 260 w dzień, więc prawda jest też taka, że szanujmy się, kurde, szanujmy się, i to jest taki apel do zakładów energetycznych. A jakby już mocno za wysoko u mnie było, to zawsze można samochód naładować, jakby był oczywiście rozładowany, nie? A na drugiej instalacji działa kolejne urządzenie do obniżania napięcia, czyli magazyn energii, który również, że tak powiem, wspomaga w tym, aby napięcie nie było za wysokie. Jest nowy sposób, może sposób. Kolejne telefony się rozdzwoniły. Najpierw dzwonił jakiś tam robot o to, żeby nam założyć fotowoltaikę, a teraz, że jakieś przejście na nowe zasady, ale z możliwością utrzymania dobrej ceny przez jakiś tam czas. Uważajcie na to. Mogę wam fragmencik tutaj zamieścić, jeżeli uda mi się zgrać to, co mi przesłał jeden z naszych kolegów. Tam sobie jaja zrobił z tym robotem, bo to jest oczywiście robot, który do was dzwoni, więc kolejne cwaniakowanie, kombinowanie, aby pozyskać wasze dane, bo przecież wiadomo, że nikt wam nic dobrego nie zrobi. Tylko chodzi o to, żeby po prostu przycwaniakować i naszym kosztem uzyskać dane do naszych, że tak powiem, po prostu nasze informacje, żeby później handlować nimi gdzieś tam. Zresztą pewnie wielokrotnie widzieliście, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jak to działa, ale wielokrotnie widzieliście na pewno coś takiego, że sprzedam leady, czyli to są takie właśnie informacje od klientów zainteresowanych. Oni tak dzwonią, próbują trafić jakiegoś, za przeproszeniem, łosia, który jest faktycznie zainteresowany, i mówią: a dobra, niech zadzwonią, pogadamy. I jak tylko w taki sposób przekażemy swoje dane, no to już jesteśmy rozsyłani po wszystkich takich, że tak powiem, portalach, które później do was dzwonią, umawiają jakieś spotkania i cholera wie co jeszcze. Dzień dobry, z tej strony Bartłomiej Słowik, dzwonię w imieniu Fundacji Zielona Przyszłość. Ja kontaktuję się z panem w sprawie zmiany rozliczania opustów energii elektrycznej, która weszła w życie od 1 kwietnia bieżącego roku. Czy pan jako przyszły prosument, czyli osoba mogąca korzystać z takich opustów, mieszkająca oczywiście w domku jednorodzinnym, zadeklarował już zmianę rozliczenia? Może. Bardzo bym prosił mówić troszeczkę głośniej, bo niestety nic nie słyszę. Może tak, może nie. Ja oczywiście za chwilkę panu wszystko dokładniej wytłumaczę i wyjaśnię. Oczywiście odpowiem również na wszystkie pytania, ale zacznę od możliwości zmniejszenia strat, czyli przede wszystkim poprzez zwiększenie oszczędności dzięki aktualnie wchodzącemu programowi Mój Prąd 4.0. Jest on programem priorytetowym, którego rekordowa kwota dotacji dla tej edycji programu, już panu mówię, to aż 20 500 zł na gospodarstwo. Można ją wykorzystać jak pan chce, na przykład na stacje ładowania, magazyny energii, czy montaż instalacji fotowoltaicznej, który jest ostatnio bardzo popularny. No dobra, to tyle na dzisiaj. Życzę wam miłego dnia. Oczywiście nie zapomnijcie napisać w komentarzu, jeżeli macie jakieś pomysły na to, jak radzić sobie z tym wysokim napięciem, legalnie radzić sobie z tym wysokim napięciem. I to by było na tyle.